No. Wystarczyłoby zmieniać miejsca ławki. No. 150 filmów. Jednego dnia. Na każdej. I ty później byś sobie zrobił tak. Kolekcja, maraton. Pyk. Maraton. I to by był nie jeden film, tylko kilka. Maraton filmowy. No. Złączyć wszystkie w jedną całość. Węża zrobić sobie. No. To kajman tak zazwyczaj tutaj? Na tej ławce? Nie, on tutaj. No. Albo pod nocnym. Plus mamy tego, że nie ściągają z ławek, co nie? Można sobie siedzieć na ławeczkę. Nie. Dzisiaj przyjechali do mnie? No. Co pan tu robi? Ja mówię, a nie widać? Mówię, śpię. Dobra, to my pana tylko sprawdzimy. I niech se pan śpi dalej. Wiesz, nie było nic, wiesz, do wypicia ani nic, wiesz o co chodzi. I tak, dobra, to pan sobie śpi, ale jest prewencja, musimy pana sprawdzić, czy nie jest pan poszukiwany, nie? No. Ja mówię, ja nie jestem poszukiwany. Ale dobra, sprawdzili. Dobra, dziękujemy. Miłego tego. Ja mówię, dobra, miłej służby. Siema na rapa. Z kulturką. No tak, no wiesz. Jeszcze ten policjant nie do mnie mówi. Nie, bo panie, to jest nasza praca, nie? Ja my ciszę rozumiem. Tak. A waszą pracą co jest? Nie, ale zobacz. Pakuj. No. To jest takie co? Patrz. Ja sobie tu będę siedział. Nie? No. Pił piwo. Oni do mnie podejdą. A tam za rogiem będą się bili, to oni nie podejdą, bo się będą bali. I jaki morał tego będzie? No właśnie, taki morał, że oni za przeproszeniem, no, czekaj, jak to powiedzieć, żeby nie przeklinąć. Dobra, mają to w nosie, nie? No. Że lepiej zaczepić bezdomnego, który pije piwo, niż iść tam, gdzie jest bijatyka. Bo co, pójdą tam, to mogą przykładowo dostać bum bum. O. Widziałeś, można? Można. A toaleta z tą metą. Tylko, że to nie czynne, nie? Nie, już jest czynna. W niedzielę też? Tak. Ale 2 złote płacisz? Za kiwę? Miejski? To lepiej iść na plac dziecka. Tam masz tyltoja, ty. Z krzaki. Za darmo. Ale nie, tyltoja masz, wiesz. No mówię, no ale w centrum miasta? Płatna toaleta? No właśnie o to chodzi, nie? Żeby... Ty, jeszcze cwajka. No właśnie. Ja wiele razy widzę, jak ludzie oblewają ściany tego. Bo, wiesz co? Bo każdy ma, za przeproszeniem,
wyrąbane. Na 2 zł. Ja sobie pójdę tu pod krzaki. No gorzej z dwójką, nie? No. Gorzej. No za dwójkę... Na dwójkę się opłaca. A, na dwójkę za dwójkę się opłaca, no. Zdrówką. A ten nawet pozycji nie zmienia. Jak zasnął, tak leży. Gdyż, ponieważ nie będę mówił alkoholicy, no. Ale smakosze, no. Tak mają. Ale zaraz się chłodniej zrobi, to tak już nie będzie. Nie no, gdzie chłodniej? Dopiero właśnie będzie się robiło cieplej. Przecież... Czekaj, ja... Wyszłem o 5 rano. No. No to jak patrzałem, to było 4 stopnie. No. A teraz 9 jest. No. Teraz jest 9. No i widzisz. Chłodne już są noce chyba, co? No przecież to już nie jest lato, to jest jesień. A tam na rurach jak jest? Jak jest taka? Chłodno? Co? Człowieku, nie nawet śpię bez przykrycia. To ciepło. A jak Darek napali, to jeszcze ciepło. To jeszcze. No. Trzeba teraz zacząć zbierać drzewo, takie rzeczy, już układać. Ty, jak on zrobił wczoraj zupę, nie? No. Żeby cię nie skłamać. Dziesięć minut zupę robił? 10 minut i człowiek, ona była taka gorąca, że jej się nie dało jeść. Na tym ogniu, tak? No. Co? Nie dało się jej jeść. A jaką mieliście zupę wczoraj? On zrobił taką zupę, tak, najpierw parówki przesmażyliśmy, no, na ogniu, kroił do zupy, sypał grochową, no, dodał ziemniaki. Wymieszał. No. Później dodał pomidory. Coraz więcej. Dodał pomidory. Mieliśmy sos. No. Barbecue. Wlał tego sosu. Ty, normalnie, ja mówię do ojca, nie? Mówię, daj spróbować.
jeszcze dosypał sól czosnkowa. No. Czyli? Udało się to zjeść? Ty, no to ja ci mówię, że ja tak wziąłem łyżkę. Mówię, uciec tej wody. Co? Nie. Tego się nie dał jeść. Co on zrobił takie pikantne. Tej, a przyszedł Jimmy. No. Z Petrem. No. Macie, spróbujcie zupy. Jimmy bierze. No, dobre. On lubi ostre chyba. No. No. A Peter bierze. Nie będę przeklinał. No, gardełko go. Mówi. Mówię, gardełko go chyba przy pieku. Ale najlepsze, że Jimmy to normalnie. On... Jak Jimmy, wiesz, on pod mak, tym szaszłykarnią stoi i on tam pełno tego ostrego zazwyczaj. A Darek jak zjadł 4 zupki chińskie na ostro? No to przecież jak ten. Jak Jimmy był pod barabem. No. Kupili mu kebaba. Z sosem z od lady? Jaki chcesz sos? A Jimmy mówi najostrzejszy. Wychodzą. Dają mu tego kebaba, nie? Mhm. Jimmy sobie tam... Mówi, póki masz, spróbuj. To ja wziąłem tego kebaba. Ty, to jak mam takie oczy... No. To dostałem takich oczów. Nie mogę nawet się wypowiedzieć, ty. Żeby powiedzieć, Jim daj jakiejś wody, nie? Tak. Zaklinowało. No mówię, zaklinowało. A to wiesz co to było? Sos pod lady. Piri piri. No właśnie, sos pod lady. Nie no, ja rozumiem, że można jeść na ostro, ale bez przesady. Jedni lubią aż pikantne. Ja to tam średnio, pół na pół. Nie no, to ja też pół na pół. Nie, bo nie mówię, ja też lubię ostre. Ale no. Nie aż tak, ty. Poszłem na Mekon. Mhm. Wiesz, tu na rynek, nie? Na Mekon. Mówię. Siedział tam klient, pił piwo. Mówi, napijesz się piwa? Ja mówię, no tak. Dał mi piwo. Mówi, a zjadłbyś coś? Mówi, no. Mówi, co byś tam zjadł? Ja mówię, obojętnie mówię. Nie będę wybrzydził. On mówi, może być makaron?
z warzywami, z mięsem tam, wiesz, nie? A mówię, no. Przyniósł. Widelec. Słaby. Drugi widelec. Pięści zacięte. Mówię, ooo. On do mnie mówi, tak się śmieje, nie? Nie, dosypałem ci trochę piri-piri. Trochę peperoni. Mówię. Mówię, ciekawe jak ja to zjem. Dobra, posiedziałem z nim, wypiłem piwo. Wziąłem to jedzenie. Idę na rury do ojca. A mówię, ojca, głodny jesteś? Coś bym zjadł. Mówię, masz. I mu ten makaron, nie? On tak. O, dobrze przyprawione. Za mocno przyprawione. Mówi, nie, ja tego nie zjem. Mówi, nie chcę tego. Mówi, jedz. Ja tego też nie chcę. Mówię, człowieku. Jeden drugiemu oddawał teraz. No. Dobra, patrzę. Idzie Wojtala. Siły. Wojtala idzie. Wojtala jest. O, no, bo głodny jest. Widelec, drugi widelec. Mówi, nie, mówi, dziękuję. Następny. Ja nie chcę, mówi. Szkoda jedzenia było, nie? Że takie zrobił. Nie, za dużo dodał, wiesz. Dlatego mówię, no szkoda, że to akurat tego zrobił coś takiego. Ale dobra, to ojciec wymyślił pomysł, nie? No. Tak. Wrzucił to jedzenie do garka, zalał wodą i zrobił zupę. No. I? Dobre, wyszło? Nie. No wyszło akurat dobrze. Nie było ani za ostre, ani za słabe. Było akurat takie w sam raz. Wiesz. I ojciec do mnie mówi, synek, jedz. Ja mówię, ojciec, ja na razie nie mogę. Co nie może? I ojciec z plecaka. Bombardiere. Tylko picie. Mówi, to masz napij, a później jedz. Czyli żeby pod jedzonko. No bo wiesz, bo to było takie coś, że
tak jak ci opowiadałem, nie? Mieliśmy trofeje. No. Typ mnie zawołał. Mówi, czy zarejestruję mu kartę. No, mówiłeś. No to dobra. Mówi, to weź 5. No. Ja wziąłem 5, zarejestrowałem. Mówi do ojca, nie? To ty weź też 5. Ojciec zarejestrował. No. No to nam... Tak. Dał nam 15 zł. A później mówi... A ile flacha kosztuje, nie? No 3 dychy. To dał nam 35. Jeszcze na papieroski. Na cygaretki. Znaczy no, na cygaretki, nie. No i to macie, nie, chłopaki. Mówi, do następnego razu, nie? No dobra, no nie ma problemu. Do następnego razu. A wiesz, po co potrzebował te... karty? Do telefonu. Ale dobra. 10 sztuk. Tak? No. 10 komórek może ma w rodzinie. Nie o to chodzi. Nie, to tam wiesz. Do czego mu to tam wiesz. Nie nasza brocha. Ja wiem, ale ja wiem, o co chodzi. No. Wiesz, to trzymaj dla siebie.